pani w sumie ma fajnie w tej swojej stacji, bo pani ma taki jeden z fajniejszych programów tutaj. Uwielbiam ten program. Nie wiem, czy pan mówi o Dzień Dobry TVN, czy Agencie, bo Agencie. Jeden i drugi. Takim moim najważniejszym programem, to jest już 14 lat, 14 rok, Dzień Dobry TVN. To już jest coś. Czwarta edycja Agenta. Strasznie się cieszę, bo z takimi dużymi formatami, drogimi, które wymagają strasznie dużo wysiłku produkcyjnego, nigdy nie wiadomo, czy wróci na antenę, czy nie. Więc jeżeli wraca, to znaczy, że widzowie chcą go oglądać, że cieszy się popularnością. Nie wracają te programy, których się nie ogląda, a te, które się ogląda, szczęśliwie wracają. No i do takich programów należy Agent. Więc myślę, że dla wszystkich fanów Agenta ta czwarta edycja będzie wielką niespodzianką. Naprawdę wielką niespodzianką. Jeżeli spodziewają się dużych emocji, to znaczy, że niczego się nie spodziewają, bo my im ekstremalnie duże emocje zapewnimy tym razem. Przylepiona łatka diwy do Edyty Górniak. Zobaczymy to na ekranie. Wszystko będą mogli zweryfikować państwo i widzowie, jak włączą telewizor już 20 lutego w środę o godzinie 21:30. Już w tym pierwszym odcinku będzie wszystko wiadomo, myślę, jak to z Edytą jest. To ja chcę się z innej strony podpytać. Ja chcę się podpytać, jak sobie poradziła Angelika Mucha, Little Monster, w tym programie, bo no ona tak stawia pierwsze kroki chyba dopiero w świecie telewizji. No Edyta to już przecież... W każdej stacji była Angelika. Jak sobie ona tam poradziła? Z wielkim zainteresowaniem przyglądałam się tej młodej osobie, bo jest w wieku mojej córki młodszej, więc cały czas się zastanawiałam, jak sobie w różnych sytuacjach poradziłaby moja córka, szczególnie z naprawdę wygami. No, ludźmi, którzy, można powiedzieć, zęby zjedli na show biznesie. Misiek Koterski, Edyta, Maryśka Sadowska, Wiola Kołakowska, no w ogóle Andrzej Gołota, w ogóle o czym my mówimy. Jak sobie poradziła Angelika, również będzie można zobaczyć. Myślę, że też wiele osób będzie zaskoczonych. Ale czy była zahartowana w wykonywaniu zadań? Nic nie mogę zdradzić. Pani Kingo, troszkę. Nic nie mogę zdradzić. Mogę tylko powiedzieć tyle, że to jest taki program, gdzie kiedy ludzie są postawieni przed decyzją o tym, czy wykonać, czy nie jakieś zadanie, a pamiętajmy, że nie to jest w Agencie najważniejsze. Najważniejsze jest, żeby wykonać bądź nie zadanie, ale myśleć i obserwować. Ale często mają tak wysoki poziom adrenaliny, że robią rzeczy, których nigdy w życiu nie zrobiliby w innej sytuacji niż w takim programie. I myślę, że to dotyczy też Angeliki, dotyczy bardzo wielu uczestników tego programu. Oni robią rzeczy, których wcześniej nie robili, co więcej, nigdy ich by nie zrobili i na pewno już nigdy w życiu więcej nie zrobią. Także mamy taką małą zasługę tutaj. Przełamaliśmy, myślę, obawy wiele osób się sami mówili wielokrotnie o tym, że po prostu się oczyściło, że poznało swoje możliwości, o których nie mieli w ogóle pojęcia. I myślę, że Angelika poznała swoje możliwości, o których nie miała pojęcia, bardzo szybko. Dobrze, że poznała teraz. Niektórzy poznawali już tam na planie po 40. No, także ona zobaczyła, na co ją stać, jeszcze bardzo młodym wieku, ona ma 20 lat.